Tak było, świat jakoś zeznał, że w jednej ze spraw biuro wydało decyzję odmowną i pani prezydent miała zwrócić się, co jest najbardziej kuriozalne, do urzędnika, który miał jej pełnomocnictwo, obecnie przebywa w areszcie, ma zarzuty za inną sprawę, że jest niezadowolona z niego, ponieważ niezadowolona z tego powodu, że podjął decyzję odmowną i decyzja została zmieniona na taką, jakiej sobie życzyła pani prezydent.